Rynek w Kędzierzynie Koźlu zmienił się. Już od kilku dni cieszy nas swoją taką prostotą, ale jest bardzo ładny, jest elegancki. Mamy dużo elementów, które może nie każdy rynek w Polsce ma, ale zacznijmy od tego poidełka. Będą upały, będzie gorąco, będzie można skorzystać z poidełka, które jest podłączone do naszych wodociągów. Wodę mamy jedną z najlepszych w województwie opolskim i w całej Polsce. Ktoś będzie zmęczony w czasie lata, może siąść, skorzystać z fajnych ławek. I to nie tylko prostych ławek, ale można położyć się na leżaku, na takim hamaku, albo też na takim miejscu, gdzie można się po prostu rozłożyć. Jeżeli ktoś będzie zmęczony, no nie powiem, żebyśmy się tutaj odpalali, ale to jest taki trochę element nowoczesności w tym takim historycznym miejscu. Herb Kędzierzyna Koźla, wykonany z brązu, z wielkościami geograficznymi, tak jakby ktoś nie wiedział, gdzie Kędzierzyn Koźle leży, ale można się na tym lekko położyć. Dzieci tutaj skaczą, no nie jest trampolina, ale czasami jak ktoś będzie zmęczony, będzie się mógł na tym miejscu położyć. Dzisiaj jest chłodno, pierwszy dzień taki zimny, ale za niedługo przyjdzie wiosna, lato, będziemy mogli też poodpoczywać na jednym takim leżaczku na dwie osoby, albo i na trójkę małych dzieci. Można położyć się na leżaczku, ale też można odpocząć na hamaczku, czyli na hamaku tutaj, w centrum Koźla na rynku. Za mną odnowiona fontanna, która świeci w nocami i to w różnych kolorach. Taką dodaje uroku naszemu rynkowi. I na pewno jak wieczorem przyjdziecie, jest to piękna kombinacja właśnie fontanny, która świeci, oraz latarni, które są wokół całego rynku. A teraz jestem przy naszych koziołkach. Trzy koziołki, które symbolizują herb Kędzierzyna Koźla. Trzy kozły. One są troszeczkę w innej formie, bo każdy ten biegnie, ten staje, ten leży. Ale jestem ciekawa, chyba już na wiosnę przyszłego roku, jakie części tych koziołków będą się świecić. To znaczy, że ile osób dane miejsce, czy to są uszka, czy to różdżki, będzie dotykać. Bo na przykład już patrzę, że przy tym, który tak tutaj sobie koziołek, nie wiem, będzie zaraz chyba skakał. Tu jest takie miejsce bardzo, bardzo już podotykane. Może szczęście będzie przynosić. Przypominam, że wszystkie koziołki, jeszcze będzie około 16 koziołków w całym naszym mieście. Chcielibyśmy, żeby na każdym osiedlu powstał jeden koziołek w charakterystycznej pozie, w charakterystycznym ubraniu dla danego osiedla. Na przykład na osiedlu Piastów w koronie, może w berle w ręku, na przykład na osiedlu Kłodnica w starym herbie mają koziołka Drwala. Może to będzie ten kolejny koziołek. Czekam na pomysły, będziemy realizować to w przyszłym roku. Na rynku brakuje jeszcze jednej budowli. Jest to ratusz, ale nie wybudowaliśmy ratusza. Może kiedyś inne władze za ileś lat wybudują też ratusz, odbudują ratusz. Ale jeżeli ktoś nie wiedział, jak ratusz wygląda, to proponuję zobaczyć. Na płycie rynku jest wizerunek rynku z ratuszem z początku XX wieku. Możemy zobaczyć i miejmy nadzieję, że kiedyś ktoś ten rynek z ratuszem odbuduje. Na samym rynku nie kończymy. W najbliższych latach będą realizowane projekty dotyczące ulic. Na przykład teraz aktualnie jest podczas remont ulicy Anny, ulicy Piramowicza. W przyszłym roku planujemy remont ulicy Czerwińskiego. Rozpoczniemy też projektowanie ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Dzieje się na rynku. Ja zawsze mówię, w Kędzierzynie Koźlu rynek jest tylko jeden. Koszt budowy rynku w okolicach 7 milionów złotych.
Oficjalnie rynek otworzymy 8 grudnia, kiedy to zaprosimy wszystkich mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, ażebyśmy wspólnie zapalili, jak co rok, choinkę na nowym kozielskim rynku. 8 grudnia zapraszamy serdecznie, przyjdźcie, będziemy razem, zapalimy choinkę i zaśpiewamy kolędy.